Dick Page! I Puffballs United prezentują, moi drodzy, wracam do tej gry po czterech... Flink? Po czterech latach! Flink the Complex Flink! Flink the Complex... Dobra, starczy, święta mamy! Moi drodzy, Flink the Complex, czyli gra, która polega na tym, że jesteśmy takimi fajnymi stickfightowymi animacjami i tak dalej. Musimy uciec z kompleksu. Ja grałem w to 4 lata i muszę przyznać, że dla osób nowych na tym kanale to będzie coś niezwykłego. Dlaczego nie powstają już takie gry? Nie mam pojęcia, ale warto, wydaje mi się, po tych 4 latach wrócić do tej gry, ponieważ nie pamiętam absolutnie niczego. Zostawcie hashtag patyk, bo gramy w stickmeny, ucieczkę z kompleksu, ale stickmeny dalej. Dodatkowa łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapeczek i kolejny odcinek ze stickmenów pojawi się na kanale. Miejmy nadzieję, że to będą rewelacyjne święta i przy okazji zapraszam na live'a na Facebooku. Siemanko mistrzu, zacząłem właśnie live'a na Facebooku. Możesz ze mną pograć w różne gry i wygrać co kilka tygodni wiele nagród dla najaktywniejszych użytkowników, takich jak myszki, słuchawki czy pejsy w karty. Wpadaj na fanpage i zostaw polubienie z dzwoneczkiem, żeby nie ominął cię żaden live. Czekam na ciebie, mistrzu. Okej, play i przechodzimy oczywiście do rozgrywki. Możemy to oczywiście pominąć, ale też po co? O nie, budzimy się w jakimś pokoju przesłuchań. Hello, Henry. Welcome. Witaj. Dzień dobry. Witaj na ścianie. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. O nie, jesteśmy w najbardziej strzeżonym zakładzie kryminalnym na świecie. You're going to be here for a long time. Czekaliśmy na ciebie tutaj bardzo długo. Take him. Weź go. Zabierają mnie gdzieś. O nie, a ja będę musiał z tego zakładu uciec. Czemu mnie powiesili na... No myślałem, że wiszę na tym. Jakaś grażynka tu jest z nami. O nie, i teraz możemy tak. Albo się podsadzić, albo poczekać na transfer do jakiegoś miejsca. Albo grać trupa. Dobra, poczekajmy na transfer do innego miejsca, zobaczymy co się wydarzy. Let's go. Okej, idźmy. Gdzieś idziemy. Jeb do innej celi. Miłego dnia, proszę bardzo. Możemy użyć teleportera sonicznego pulsu laser. Ale chwilę, chwilę, bo ja chcę zobaczyć inne rzeczy. A spróbujmy zagrać martwego. I znam się trochę zmarło. Przesunęli mi głowę. Jest tam. You know new one, Henry. Potrzebujemy nowego, zabierajcie tego, on nie żyje. Yes. Co ty mówisz? Nie tak. Okej. Okej, czyli. Trash, wyrzucony jako śmieci, najgorzej. Tutaj możemy jeszcze church tackle, czyli zrobić. A, wylecieć za tym typem. Zabrać karabin, ale to chyba nie był dobry. Szybkie buty! Załóż szybkie buty, które mogą ci uciec przed tym karabinem. Dobiec do windy. Albo byłem w ścianę, nie przeżyć tego. Ale zamiast szybkich butów możemy jeszcze użyć takiej opcji jak akrobatyka. Czyli robimy salta, front flipy, jak w Tony Hawk'u. Jak w Tony Hawk'u grindujemy na rękach. I jak Hanka w kartony, czy już wtedy to przewidzieli? Tolgan! Nie mogę użyć Tolgana, mam... SV cheats, no clip. O, mogę przelatywać przez... O nie! Wywaliło mnie, zacheatowanie, mnie wyrzucili z serwera! Ale możemy użyć jeszcze drugiej rzeczy, jaką jest sieć pajęcza. Jak mogę użyć sieci pajęczej? Przecież mam ręce związane, poza tym nie ugryzł mnie żaden pajęcz. Ale mogę jeszcze użyć itemu, na przykład pana ducha. Kim jest pan? Jest nic. O, i od razu wyleciało mi z rąk. Gdzie on się podział? Podział się w miejscu, o którym nic nie wiem. University of Krostka. Yeah, it looks like Henry Stickman. He's gone. Stickman. Yeah, Henry Stickman, Henry has Stickman escaped. Uciekł. Still there? O nie, jest pan tutaj. Jesteśmy już na zewnątrz? No nie, mamy typa, który uciekł. Pan Henry, jedź już czołgami do mnie, powoli. I trochę RPGa, udajmy się w jakieś miejsce. Ale zanim się udamy, spróbujmy się podsadzić. Jak wygląda na samym początku gry podsadzenie się, bo muszę wrócić do tego miejsca. Grażynka, do góry. Bęk. Nogami. O! Co za salta. Stąd mogę uciec prawdopodobnie. Rozwaliłem to o kamień, nie wiem jak. Weź ją ze sobą. Grażynka do góry! I już jesteśmy ucieknięci stąd. Thanks. Razem, thanks, spoko. And I'm like, look at how much I... O nie! I teraz jeszcze te ziomki zostają. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Dobra, możemy synchronizować takedown, czyli powalić ich razem na 3. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I to jak szybko? Ale dlaczego tak szybko? To jest miejsce. O, jeśli się tam dostaniemy, możemy. O, użyjmy siłą. Zróbmy to siłą. Siłą woli. Tego się nie spodziewałem. Ale dobrze, jesteśmy na górze i o to przecież chodziło, żeby dostać się. Dochowaliśmy. Wszyscy więźniowie uciekają. Gościu, który tutaj wszystkiego pilnował, siłuje się. Co? Langusta? To nie, co teraz zrobić? Grenade! Let's one each sniper. Użyć tego, albo tasera. Dobra, użyjmy 360 w naszą ziomeczkę. Dobra, granat i taser. Pyk! To chyba było dobre, ale my nie przeżyliśmy przy okazji, to było bardzo złe. Ale sniper rifle i teasera. To
to była jakaś opcja, trochę poradziliśmy się. I lecimy do windy. Dobrze, proszę bardzo. Hej, załóż tą samą czapkę, którą oni i już będziemy bezbronni. A właściwie nie bezbronni, tylko będziemy mieli większe szanse na to, żeby sobie z nimi poradzić. Rzućmy tam czapkę. To jest głupie. Konwikci! O, zajęli się tamtymi. Uciekamy dalej, no pięknie. Na zewnątrz panuje chaos, ten już się modlił, nie wiadomo do kogo, do pana syberyjskiego. Henry, mamy, Henry ma naszą tom. Zróbmy głupią minę, może ją puści. What, you think that will upset me? Myślisz, że to mnie przerazi? Dobrze, wystarczyła głupia mina. A mogę wrócić do tego miejsca? Na mapę nie mogę właściwie wrócić, bo nie można wracać do niektórych miejsc. Kurde, będziemy musieli grać w to od początku. Dobra, ucieknijmy bramą, jak w Sobiborze powiedzmy. To jest taki jeden z moich ulubionych filmów, jeśli chodzi o ucieczkę z więzień. No nie, to był głupi pomysł i oczywiście spadliśmy tak samo jak wyrzucili nas wcześniej, jak trash, czyli śmieci. To spadliśmy z tej strony i to było głupie. Możemy pójść tutaj i udawać trupa pewnie. Albo Henry mnie dorwał, byłem już na motorze, byłem tak blisko. Ona odjechała, zostawiła mnie oczywiście. Czyli nie opłacało się jej ratować. Jednak opłacało się ją ratować, chciał znak drogowy. Proszę bardzo. That face! Uciekliśmy z więzienia, nie sądziłem, że zrobię. Pierwsza ucieczka będzie taka. O, tu mogę wracać do. Czyli fajnie, mogę użyć kolejnej opcji tutaj. No i przechodzimy całą grę, tutaj nie ma innej opcji. Hide, mogę się ukryć. W drzwiach jeszcze nie zrobiłem. Świetnie, udało się, chyba. O nie, i zamknęli mnie od razu w celi. Czy od razu? Sam wbiegłem do celi bez specjalnej walki. Tu miałem jeszcze zagrać Wait for Transfer. Proszę bardzo. No i teraz mamy tutaj dodatkowe opcje, bo możemy spędzić trochę czasu. Mamy teleporter, pulser soniczny, laserowy plane, ciastko. Zjedzmy ciastko i za pomocą tego ciastka... No tego się trochę nie spodziewałem. Ale możemy użyć udawany katar. Nie, jeszcze udawanego kataru nie. Ale laser plane'a możemy zrobić, czyli on coś wytnie prawdopodobnie i wpadniemy w dół. Całkiem nieźle. I jeszcze jakiegoś strażnika tam rozłoiłem. Proszę bardzo, mamy dwie rzeczy, których znowu możemy użyć. Topat Clan. To są nasze ziomeczki z Fleeing the... Infiltration i tak dalej. Była wersja jeszcze z samolotem. Możecie mi pomóc? Możecie mi pomóc? Zaraz tam będziemy. Bo to nie jest pierwsza część. No tak, powinienem zagrać od pierwszej części. Dwie godziny później dzieje się to, że czekamy, dostajemy informację, że... No, zaraz będziemy gdzieś na dachu. Idź na stół. Proszę bardzo, to są nasze ziomeczki z naszego statku, który występuje w późniejszych częściach Stickmanów, ale to jest bardzo dobrze. To wygląda mi trochę na Max Payne'a. Na Max Payne'a. Neurotoksyn? Wypuśćmy neurotoksynę może. Na czym polega neurotoksyna? A to oni nas ratują. Tylko nie wiem czy... Padło mu w pire selerowe. Tutaj każdy niestety padł, więc to nie była dobra opcja. Ale możemy użyć drill poda, którym wiercimy się... Albo ktoś się wierci. Come on, Henry, let's go! Proszę bardzo, Terminator! Get to the airship! Get to the airship! Użyjmy magnesu, żeby przyciągnąć samolot do nas. Takim malutkim magnesem mogliśmy... Jakby fizyka w tej grze się nie trzyma kupy, ale to nic. Możemy się wystrzelić albo użyć jakiegoś motoru. Hulajnoga! Hulajnoga, którą prawdopodobnie dolecieliśmy! Proszę bardzo. O nie! Jeśli cię nie wciągnę na górę, to ja zostanę liderem całego tego klanu. Goodbye. Goodbye. Czy to było najsmutniejsze, co mogło... Betrayed. No nie! Porzucili mnie własne ziomeczki. Dlaczego oni wybrali to, że... Nieważne. I teraz my zrobimy sobie RPG-ową gierkę, bo możemy pójść tak. Albo powalczyć z typem, albo powalczyć z szogiem, albo jakimś typem z mieczem. No najbardziej prostą opcją wydaje się iść do tego typa. Czyli walka na pięści. Bang, bang. TKO, czyli na raz, no, Jan Błachowicz w tej grze to ze mnie nie będzie, także udajmy się może do czołgu. Co możemy zrobić z czołgiem? Ja kontra Rudy 102! To też nie miało przyszłości. Thanks a lot, no thanks a lot, dobrze. Czyli jeszcze mamy typa z mieczem, oczywiście Karlow. Ja, Jorzech je Karlow. Wbiłem Karlowa kosę i... O, udało się. Możemy podnieść ten Excalibur? Nie, możemy pobiec dalej. O, chowamy się za... We cannot let him get through this gate. Chwileczkę! Nie możemy go wypuścić, ale możemy zjeść kanapkę, sandwich, kostium, ale chwilę! Dobra, i możemy jeszcze zrobić opcję, bo podchodząc do niego wygrywamy, ale jest jeszcze tutaj, zauważyłem takie miejsce. Do żadnego innego miejsca nie możemy podejść. Dochodzimy do tego miejsca. O, tu jest strasznie ciemno. Znajdujemy się w mie... Five Nights at Stickman! No i pomyliłem miejsca! To...
przestraszony. Nie ze mną te numery. Ja, jeśli chodzi o Five Nights at Freddy's, no bałem się i chciałem, żeby wróciły te czasy, gdzie Five Nights at Freddy's był naprawdę na takim hajpie, no ale chyba to nie wróci. Więc możemy wrócić, oczywiście jeszcze raz rozprawić się z tym typem. Proszę bardzo, Carlo, ci koledzy nie mogą mnie wypuścić, bo mogę użyć na przykład kanapki. Za pomocą kanapki mogę nabrać powera, być Hulkiem Hoganem tego miejsca. Normalnie robimy mu młotek z... Ale ta kanapka, tylko ten drzem działał przez chwilę. Najgorzej, żołnierze sowieccy nie złapali mnie bardzo szybko i kanapki nie działają długo, za mało białka. Ale mogę użyć na przykład kostiumu, przebrać się za pana bałwana, no proste. Bałwan ucieka. Myślałem, że się nie zorientują, to zostaje tylko klucz od samochodu. I w tym momencie możemy skorzystać tylko z opcji... Po prostu użyć klucza do samochodu. Oni jadą za mną! Rozpoczyna się stick fightowy pościg. No i teraz, moi drodzy, ten wyciąga shotguna, to jest niebezpieczne. Strzelaj! Nie zdążyłem. Slam, mogę się jeb zepchnąć tamtego typa. Ale driftujemy i przez to zostajemy na krawędzi. On the edge, baby, on the edge. Podjeżdża Tadeusz Rydzyk swoim Maybachem, którego dostał od bezdomnego. Mogę użyć warp stara, nie mam pojęcia, co to znaczy. Mam dwie opcje. Albo poduszki powietrzne, albo się poddać. A jak nie zrobię niczego, albo wrócić do kompleksu, co się wydarzy? Nie zrobię nic. Szkoda. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Nie zapomnę o tym. Nie zrobiłem niczego, ja tu zostaję, oni wracają, a ja uciekam z więzienia. I tak to się robi. Tak to się robi! Tak się ucieka z więzienia! Naprawdę to nie wiedziałem, że może w taki sposób to się wydarzy, ale możemy wrócić do tej sytuacji. Dobra, i on podjeżdża jeszcze raz, używamy... nie zrobiliśmy nic, więc nie użyliśmy teoretycznie żadnej opcji, ale dzięki temu uciekliśmy z więzienia. Ale mamy Warpstar, zobaczmy, co się stanie z Warpstarem. Możemy uciec w gwiazdę. Tak się wrócić do więzienia. Warpstar nie był dobrym rozwiązaniem. Nie Warpstar, czekamy na airbags, czyli poduszki powietrzne. Te poduszki pewnie mnie... Wysadził mnie z samochodu. Swoją drogą leżałem na boku, więc skąd wyskoczyła poduszka, że musiałam je... Normalnie w drzwiach ma poduszki powietrzne, z dołu mnie wystrzelił. Nieważne. Ale mamy jeszcze jedną opcję tutaj. Czyli Warpstar nie działa, wracamy do więzienia, poduszka powietrzna też nie bardzo. No, ale możemy użyć tej trzeciej opcji, która znajduje się tutaj. No, trzecią opcją. Panie Henry. Masz dwie opcje. Arbagi albo poddanie. Poddajmy się. I'm surrender, wracam do prisonenda. Proszę bardzo. I... Urzezłem w celi na zawsze. Maksymalna ochrona. Co za honor. Tu zrobiłem chyba wszystko. Tutaj, Yard Escape, nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. Tutaj pobiegłem do tego typa. Mogę uciec razem z więźniami, proszę bardzo. Grażyna ze mną. My lecimy. Dawajcie, lecimy! I prawdopodobnie... Kto prowadzi? Dlaczego nie wzięli kierowcy? Mógł to być każdy, nawet kierowca z Outlasta. No każdy mógł prowadzić ten samochód, ale nie. Dobra, tu zrobiliśmy wszystkie zakończenia, do tego jeszcze dojdźmy. Airships. Stick ride wziąłem, magnetyczne mnie rozwala, ale mamy slingshota, którym możemy się strzelić na górę. I już wiem, że ten... Gościu. Musimy wrócić do kafeterii. I w kafeterii mamy drill poda, robiliśmy, neurotoksyny robiliśmy, ale niezauważony agent. Możemy przebrać się za nieuważonego. Nieuważonego? Za niezauważonego. To nie! To ja jestem ziomkiem, który ma cię uratować i... Super, no takich gości potrzebowałem. Dobra. Car chase, tutaj mamy więcej wyborów. A tutaj wcześniej kłócaliśmy i się wykoleiliśmy, ale możemy skorzystać z bail. I mam pewność, że to jest spadowne. To była najgłupsza opcja na razie w tej grze, ale spokojnie, bo mamy jeszcze opcję chyba shoot. Gdy ja mam opcję strzelania, proszę bardzo, nie wiem do kogo, proszę bardzo, jest walka do końca, kto prowadzi samochód. Teraz, cela Henry'ego, o, możemy użyć udawanego kaszlu i kataru. Proszę państwa, jestem chory, potrzebuję duomox, mocny duomox. Uspali mnie, o, świetnie. Obudziłem się w celi z innymi chorymi, już na zawsze. Ten nie miał ręki. Odpadła mu kwarantanna. W takim więzieniu też się znajdzie, także nic z nas już nie będzie. Dobrze, ciasteczko używaliśmy, laser plane używaliśmy. Teleportera, może przeteleportujmy się w jakieś inne miejsce, które gdzieś nas przetransportuje. Bardzo, na księżyc, super. Świetnie. Lecimy! Gwiezdne wojny, wojny patyków. Noob. GG. Okej. Okay. Soniczny puls jeszcze możemy użyć. Co to zrobi? Czy rozwali? Rozwaliło nam łeb. Strzeliliśmy jak balon, super. Teraz tutaj. Storage room. Z Ellie. Jesteśmy w storage roomie i możemy przebrać się za wysokiego gościa. Przepraszam, ja chciałbym... Hello, ja bym chciał przejść. Przepraszam bardzo. Dobrze, to nie wyszło. To już wiemy. Distract, pomachać.
każdy tańczy, każdy tańczy. No i fajnie, wszyscy zaczęli tańczyć, ona też się zastanowiła, co by z tym jakby zrobić tańce z Fawolańce. Dlaczego to zrobili, nikt nie wie, nie przechodzimy tego poziomu, bo nie. Bounce Bros, na czym to polega? Możemy się zboostować i sami zagwarantować sobie, że nas po prostu złapią, z powrotem wsadzą do tego więzienia. Czy tu już mamy 3x3? Oczywiście, że tak, czyli tu już mamy praktycznie wszystko zrobione i zostaje nam... O, jeszcze tutaj możemy coś zrobić, w wentylu. A możemy ją wciągnąć, a jakbyśmy poszli sami... Eli zapamięta to, nawiązanie do The Walking Dead. Aj, zostaliśmy sami! Sami, co będziemy mogli zrobić sami? Pewnie nic. Ale mogę czegoś tutaj użyć? Ooo, mogę pobiec sprintem, proszę bardzo, sam będę. Pyk! Kto to był, proszę państwa? Tak, sam podejrzany. Ten co powinniśmy zrobić z kimś, kto próbuje uciec? Powinniśmy go zastrzelić. Jakąś wiązką laserową, to miało jakiś sens. Hope Cushion! Możemy użyć poduszki pierdziuszki, która za pomocą kamienia... Co się tak spurał? Gość, co ty robisz? To byłeś na pewno ty! Nie obwiniaj mnie! Dobra, będą się kłócić o poduszkę pierdziuszkę, a my przechodzimy dalej. Świetnie. Revelation. A Commander Melody co to jest? Mogę zostać... Nie wiem z jakiej to gierki. Jeb, zahipnotyzowałem typa, którym mogę sterować, który idzie do 1D. Czyli... Halo? Sam wyszedł, sam się schował. Zamknąć tam na zawsze. To ja jestem swoim kumplem. To nie zadziałało, ale w jakiś sposób pozbyliśmy się tamtego. A pickpocket, co to jest? Weźmy, pogrzebmy mu... Panie. O, mogliśmy zabrać mu wszystko. Ale to troszeczkę za dużo, żeby to udźwignąć. Nie dziwię się, 600 kg w worku, to nie wyszło. Tutaj, z tym typem, możemy użyć power jumpa, który nas wbije w sufit. A właściwie nie wbił nas w sufit, ten gość nas nie zauważył. Mogę iść dalej. Czemu? O nie, tak ogromny spad. Mogę użyć balona, ale zanim użyję balona, skorzystam z longshota. Czym jest longshot? Mogę gdzieś wycelować. Coś się zacięło. O, bardzo. To nas wciągnie. Ugrzęzłem w rurze. Tu zobaczyłem. Zostaliśmy złapani. Okay. A spring, czyli za pomocą takiej trampolinki, proszę bardzo. O, te, akurat teraz nas zauważył? Czemu na tamtym nas nie zauważył, a na tym nas zauważył? Bez sensu. Dobra, przy windzie możemy użyć bungee, balon albo baton. 3x B, no to ja użyję balona. On nie był z helem. Nie dmucha się jak już lecisz, gościu. A jednak. Nie był biernym palaczem ani żadnym, więc postanowił się stąd wydostać. Najgłupsze, co widziałem. Dobra, użyjmy helu. Za pomocą helu możemy nadmuchać sobie łeb, żeby przelecieć na drugą stronę. Czy to ma sens? Podskocz. Nie wierzę. Czy ja miałem we wcześniejszej gierce takie rozwiązania? W tym wydaje mi się, że nie. Spuszczone powietrze z głowy. Dobrze, idziemy dalej. O nie, jest ich tu cała masa. Liść. Użyjmy liścia. Panie liściu. Zmieniliśmy się w lisa, który... I za pomocą liścia? Oczywiście, że rakieta. Leć w kosmos, syn. Jak odpalił, jaki dźwięk, jak z Toyoty Supry. Już. To na początku wystrzelił spadochron. Przecież wiadomo, że najpierw się leci, albo nie wiem, bo nigdy nie leciałem rakietą. Ale mogę użyć SSN-i! I czy mogę zabrać taki duży jacht, czy jakiś... Panie pilocie, jakie ujęcie! Jadę! Siną dal! I prowadzimy. Już myślałem, że uciekłem. A ten mnie bajsnął. Ale możemy jeszcze użyć dingi, czyli Seal Runner. Ten człowiek ucieczka, proszę bardzo. I odpłynął! Ktoś po prostu odpłynął. Myślę, że to Smith. To jakiś ich ziomek pewnie, który akurat leciał na miesiąc miodowy z własną łodzią. Ranga Ghost Inmate. Okej, odpłynęliśmy. Te zakończenie mamy już zrobione, ale tutaj jeszcze. Ile dróg? Dobrze, outside security. Razem z nią, dobrze. Możemy to sforsować. Ona mnie sforsowała na drugą stronę. Proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Dobrze, przywitajmy się z tymi, którzy są w windzie. Cześć, witajcie. A nie przywitajmy, tylko zasłonięliśmy ten. I też się nie zorientowali. A tu o nie, bierzmy tych, którzy mieli nas pilnować, bo byli przebrani za nich, oni nie ogarnęli o co chodzi. Nieważne. W każdym razie możemy jeszcze zblendidować, czyli. Siemanko. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the gate floor. Skądś tam. Dał, podejrzliwy, taki bardziej. Niezła próba! Czyli nas odkryli, to bardzo szybko. Opcja z nią, jeszcze nie użyłem Gravitora 2.0. Czym jest Gravitor 2.0? Ona mnie przeniesie normalnie. I w dół. To nie zadziałało. A, judo throw. Możemy próbować ciosu judo. Rozjechałem się na ścianie, okej. O, tutaj jeszcze jednej opcji nam brakuje.
granate i crossbow. Możemy strzelić w granat. Au. Postanowił skoczyć w nas, dużo życia mu nie zostało, przebiłem granat przez jego ucho. Taki piercing granatem. O, jeszcze mamy przejęcie na tym. Tutaj zrobiliśmy wcześniej głupią twarz, możemy użyć kolanka. Kolanka, elektryzujące kolanko challenge. Ale razem z nią. Wygrałem, ale... perfect. Ale ona nie przeżyła za bardzo, także trochę Mortala Kombata, trochę, wiecie, Mortala Kombatu. Trochę Tekena, ale mam jeszcze adrenalinkę, którą mogę wstrzelić sobie w kolano. Porwałem typa. Ten mnie docisł do śniegu i tyle. Dobra, winda. Używałem wcześniej balona. Mogę skoczyć na bungee w tej windzie. I ta winda... Co tu się... Miałem za cieniutki tułów, a mogłem pompować, jak był czas na to. Mogę użyć batona, czyli nie zjeść batona, tylko użyć batona, czyli przycisk. Możemy zadzwonić po windę oczywiście, a w windzie spokojna podróż windą, ale to się tak nie skończy. To jest muzyczka z poczekalni, ale nie do końca, bo wydaje mi się, że na dole będzie czekać na mnie cały szwadron. Dzień dobry. Lunchtime? No, to pojedliśmy. Dobra, Bowels of the Complex, korzystaliśmy z Helu, Plunger Bootsy, co tu się wydarzy? Na Plunger Bootsach, czy możemy jakoś dalej zalecieć? Przykleiliśmy się na zawsze. Gościu, po prostu ściągnij buty. I możemy jeszcze balansować na krawędzi. To się nie uda, prawdopodobnie, bo na dole jest danger. Czyli było blisko. Ale rura nie wytrzymała naszego napięcia. To normalnie urwało nam tu wcześniej w windzie, a tutaj jesteśmy za ciężcy? No to bez sensu. Doki. Co mamy jeszcze zrobić w dokach? A, użyliśmy liścia, byliśmy lisem. Możemy przemienić się w pudełko. Halo? Pan pudełko? Nie zorientuję się. O! Chodzące pudełko. Możemy je odnieść na miejsce? To tylko pudełko. Na zawsze już korzystali z nas jako stół, grając w pokera, okej. Okay. Ale mam Shadowzer! Okej, okay, zostaliśmy Shadowzerem. Możemy grać ich własny cień. O nie! Nie zdąży... Zostałem na zawsze bez ręki. Zadzwoniłem wcześniej do Topat Klanu, który były dwa zakończenia. Jedno mnie wyrzucił, bo powiedział, że jeżeli nie wciągnie mnie na górę, na swój pokład, to on zostanie tym. I drugie, że waliliśmy hulajnogą, coś tam jeszcze było. Ale można dzwonić do rządu. Jestem więziony w więzieniu i tak dalej. Podlećcie do mnie. Proszę bardzo, jakie ma Sennheisery? Proszę bardzo, wszystko słyszysz fajnie przez te słuchawki. Wszystko widzę. No i dawaj do mnie. No i zaraz podlecę do ciebie moim helikopterem. Akurat lecę, prawda, w Alpy na narty ze swoją rodziną, rządowym helikopterem. U nas latałem samolotami. Mam misję, ale myślę, że po ciebie podjadę. Spróbuj wyjść na zewnątrz. Czy mogę wyjść na zewnątrz? Prawdopodobnie. Hendy? Hej. Kim ty? I Bubble Shielda mogę użyć flash. Dobra, zostańmy flashem. Gdzie ty idziesz? Jeb. What? Co? Nieważne. Jesteśmy na zewnątrz. Hey, so, I see the wall. Widzę oh, ścianę. Nice. O, jesteś tam? Myślę, że cię widzę. O, tutaj leci, zobaczcie. Okej, musisz sobie jakoś poradzić ze strażnikiem. Czyli użyliśmy wcześniej flasha, a tutaj będzie mini helikopter. Wypuszczamy mini helikopter, właściwie w tych czasach mówimy na to dron, panie dronie, pociągnięty za swe skronie, a my idziemy na zewnątrz, ląduje na górze i... Dobrze, tutaj, a, tylko nie wznieć alarmu. Z czego tu skorzystać? Oni mnie widzą. Dobra, rozwalmy typa z bajką. Gierom! I helikopter. Okej. Okay. Za pierwszym razem się udało. Nie ruszaj się, bo cię widzę. I o cię widzę. I odlatujemy rządowym helikopterem. Ranga zrobiona. Bubble Shielda mogę użyć. Wchodzą Bubble Shielda. Jestem niezniszczalny, ale zostaje to pewnie na zawsze. Nigdzie nie mogę zrobić kroku. I to tyle. Perfekt. No teraz nigdzie. Nikt cię nie zrani, ale też nigdzie się nie dostaniesz. A Earth Blend, czyli możemy wejść. Earth Blend właściwie. W ziemię. No i takie opcje. Bardzo filmowe. Zasłaniamy się tarczą. Proszę bardzo. Ale ci też to mają. Jest walka do końca. Waste, proszę bardzo. No i nie wyszło. Tu mam jeszcze dwie opcje. A, mini helikopter był Charles. Panie Karolu, co pan może zrobić? In my life. Czyli próbował po prostu wlecieć w ścianę. No i cóż, mogło się to źle skończyć. Pewnie źle się to skończyło, dlatego był fail. Ale mam jeszcze opcję snipe, czyli mogę kogoś wysnajpować. A on ze snajperki. Nie dość, że kierowca autobusu właściwie tego pięknego... Trafił mnie. Wait, to ty. O, nie wyszło. No dobrze, czyli friendly fire on. No nie, jakby był na off, to by się nic nie stało. Tu mogę pójść jeszcze, po prostu zejść na dół, skoczyć do tyłu. A, was that the plan? Czy to był plan? On miał podlecieć od dołu, żeby mnie ściągnąć. I was not prepared at all. Nie byłem na to przygotowany. Kogoś jeszcze odstrzelili. Report Charles, bad teammate. No, czyli się nie zorientował, okej. Okay. Możemy pójść jeszcze na sam środek. Na H. A, podlecieliśmy, ale niestety on ginie, ja ginę, wszyscy. H jak hospital, a nie H jak lądowanie helikopterów. Ale mam jeszcze gościa, którego możemy zabić. Właśnie z karabinem. Pyk. Tutaj mamy
Strzelił do helikoptera, ale jakieś Golden Boy zakończenie jakieś tutaj się wydarzyło. I to jest tyle! 64 razy mi się nie udało, ale mamy wszystkie zakończenia w tej grze! Pierwszy raz! I dobrze było do tego wrócić po 4 latach. Jezu, genialna gierka, a jest ich więcej. I moi drodzy, tyle we Flying the Complex! Zrobiłem wszystkie zakończenia, jeżeli chcecie kolejne gierki ze Stickmanami i tak dalej, to oczywiście łapeczka w górę. Hashtag Patyk, bo chyba taki był hashtag, zapiszemy na Facebooka, na live'a. No i 20 tysięcy łapeczek, szybkie! Mam święta, stary, stara, taki prezent od was dla mnie. 20 tysięcy łapeczek i lecimy z kolejnymi odcinkami na kanale. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że chcecie więcej gierek na kanale. Tyle, zobaczymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, mistrz. Hej, mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Dzięki niej będziesz miał dostęp do wielu nowych możliwości. Możesz dzięki miesięcznemu wsparciu mojej działalności mieć rangę początkującego, życzliwego, szlachetnego, prestiżowego oraz legendarnego mistrza tego kanału. Dodatkowo dostaniesz nowe emotikony, których będziesz mógł używać jako VIP na transmisjach live już niebawem. Wspierając mnie na określonym poziomie, dostaniesz nawet dostęp do serwera Discord dla widzów oraz dodatkowych materiałów widocznych tylko dla wspierających. Na przykład montażu filmów, które niedługo pojawią się na kanale, oraz zniżki na moje rzeczy w sklepie aż do 40%. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!